Jaka wspaniała zmywarka. Co? Zmywarka. No. Powinnam taką mieć w domu. Powinnaś. Chodźmy. Zaraz. Skoro mówisz, że powinnam, to wchodzimy i kupujemy. Ale, Złotko, ja nie mam pieniędzy. To idź do bankomatu. Ale ja w ogóle nie mam pieniędzy. Nie planowaliśmy tego wydatku w tym miesiącu. A w którym? W ogóle nie planowaliśmy. Ale mówisz, że powinnam mieć zmywarkę. Oj, tak mi się... Ale przecież wiesz, że to nie takie łatwe. Powinniśmy się trzymać naszych planów finansowych. To nic nie można zrobić? Moi drodzy, coście tacy smutni? Papa, zmywarko. Dlaczego papa? Oj, moja żona chciałaby mieć zmywarkę, ale nie mamy na nią pieniędzy. A bardzo jej potrzebujecie? Odkąd prowadzimy dom otwarty, czyli odkąd zapraszamy znajomych na przyjęcia, już nie nadążam ze zmywaniem. Wiesz... Biznesmen z moją pozycją. Wiem, ale przecież jest sposób, żeby kupić rzecz, która jest nam już teraz potrzebna, a na którą w tej właśnie chwili nie mamy pieniędzy. Jaki to sposób? Kredyt. Macie stałe dochody. Myślę, że bank udzieli wam kredytu na kupno zmywarki. Tak po prostu da nam pieniądze? Nie po prostu i wcale wam ich nie da, ale pożyczy na jakiś czas. O, tu jest bank. Wejdźmy i zapytajmy. Witam Państwa. Proszę usiąść. W czym mogę Państwu pomóc? Chcielibyśmy kupić zmywarkę i chwilowo nie mamy pieniędzy. Rozumiem, że chcieliby Państwo wziąć kredyt. Proszę, tu jest wniosek. Proszę go wypełnić, wpisać tu swoje dochody. O, widzę, że Państwa dochody zupełnie wystarczą do otwarcia u nas kredytu. Myśli Pani? Bank, zanim udzieli kredytu, rozważa kilka ważnych spraw. Po pierwsze, waszą zdolność kredytową. Czyli? Kredyt musicie oddawać w częściach, czyli w ratach. Jeśli bank uzna, że miesięczna rata zbytnio nie obciąży waszego domowego budżetu, wówczas oznacza to, że macie zdolność kredytową, czyli że można wam dać kredyt. Tak, państwa dochody wskazują, że mają państwo pełną zdolność kredytową, jeśli chodzi o kredyt na zakup zmywarki. A gdybym chciał kupić... Ja wiem... 16 limuzyn! Oczywiście kolega żartuje. Niestety, w przypadku, gdyby chcieli Państwo kupić 16 limuzyn, rata kredytu przekraczałaby Państwa miesięczne dochody. Więc nie mamy w tym przypadku zdolności kredytowej. Daj już spokój. No przecież żartowałem. Mówiłem. A tu proszę zapoznać się z warunkami przyznania Państwu kredytu. Tak, proszę bardzo. Czy już mogą Państwo złożyć wniosek? Tak, proszę bardzo. Dziękuję. Myślę, że decyzja w sprawie tego kredytu będzie już jutro. Proszę zadzwonić koło południa. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Jak to miło ze strony banku, że zechce nam pożyczyć pieniądze i będę mieć zmywarkę. Swoją drogą to niesłychane. Ten bank to jakaś organizacja dobroczynna chyba jest. Widzę, że nie wczytaliście się w warunki przyznania kredytu. No, ja się nie wczytałem. A ty? Ja też nie. Myślałam, że ty czytałeś. Oj, kochani, tak nie można. Od razu wyjaśniam. Bank nie jest żadną miłą ani dobroczynną organizacją. Bank działa na rynku i musi zarabiać pieniądze. A zarabia je również w ten sposób, że udziela wam kredytu. Jak to? Tak to. Popatrz jeszcze raz w warunki kredytu. Ile bank wam pożycza? 1200 mońków. Na jaki czas? Na 10 miesięcy. A jaka jest wysokość raty miesięcznej? 126 mońków. Ale zaraz, przecież 10 razy 126 daje 1260, a nie 1200. Właśnie, bank zarabia na tym, że daje ci kredyt. Ale czy to nie jest oszukaństwo? Wcale nie jest. Bank daje wam warunki kredytu. Jeśli one wam się nie podobają, nie musicie kredytu brać. Ale na miłość funta szterlinga, czytajcie warunki kredytu, czytajcie umowę.
I to dokładnie. To trochę tak, jakbyśmy płacili za czas. Ano właśnie. Na rynku nikt nikomu za darmo nic nie daje. Chcesz coś mieć od razu? Musisz ponieść jakieś koszty. Musicie pamiętać o dwóch kategoriach. O tym, co bank bierze pod uwagę, kiedy ma dać kredyt, oraz o tym, co wy musicie brać pod uwagę, kiedy bierzecie kredyt. Zanim bank udzieli kredytu, sprawdza, czy potencjalny klient ma zdolność kredytową oraz ustala zabezpieczenie kredytu. Zdolność kredytowa to po prostu możliwość regularnego spłacania rat kredytu. Jeśli zarabiacie na przykład 3000 mońków miesięcznie, a wasze wydatki na jedzenie, ubranie, rachunki i inne rzeczy wynoszą około 2000 mońków miesięcznie, to jeśli po stronie wydatków pojawi się dodatkowo rata kredytu w wysokości 126 mońków, to pewnie dacie sobie radę, a więc macie zdolność kredytową. A zabezpieczenie? Co to jest? Zabezpieczenie to jest jakaś wartość, którą macie, a którą bank będzie mógł wam zabrać, gdybyście przestali spłacać kredyt. Co nam chcą zabrać i jaką wartość? Nikt wam nic nie chce zabrać. Ale gdybyście przestali spłacać kredyt, to co bank miałby zrobić? Musi mieć jakieś zabezpieczenie. Czasem tym zabezpieczeniem są regularne dochody. Bank może zająć część tych dochodów, żeby odzyskać pieniądze, które wam pożyczył. Jeśli chcecie kupić na kredyt coś bardzo drogiego, na przykład dom, wówczas zabezpieczeniem może być wartość tego domu. Rozumiem. A o czym musimy pamiętać? O tym, że kredyt kosztuje. Bank w zamian za pożyczenie wam pieniędzy pobiera odsetki, prowizje, czasem jakieś dodatkowe opłaty manipulacyjne, czasem kredyt jest dodatkowo ubezpieczony. Wszystkie te opłaty stanowią koszt kredytu, który wy, moi drodzy, będziecie musieli ponieść. I to wszystko jest zapisane w tych tam warunkach? Powinno być. Uczciwy bank jasno i klarownie wykłada, jakie koszty musisz ponieść, jeśli chcesz wziąć kredyt. No to jak? Chcecie wziąć ten kredyt? No nie wiem. Wyglądało to tak ładnie, a teraz mam wątpliwości. Wiesz, kochanie, ja myślę, że skoro zmywarka mogłaby ci już teraz pomóc w domu, to może warto ponieść dodatkowy, niewielki koszt, żeby już teraz, a nie za kilka miesięcy, móc ją kupić? Kochany jesteś. Kredyty są dla ludzi. Czasem są bardzo pomocne, ale należy je brać raczej tylko wtedy, kiedy są naprawdę konieczne.